Cześć! Dzisiaj zajmiemy się przeglądem diet cud. Często moi klienci pytają się mnie, czy mam jakieś specjalne diety cud, dzięki którym schudną szybciej i efektywniej. Czy taka dieta w ogóle istnieje? Czy jest skuteczna albo bezpieczna? Dzisiaj zajmiemy się pięcioma dietami. Jest to dieta GM, dieta South Beach, dieta Sirtuinowa, zwana również dieta Model, dieta Keto oraz dieta Paleo. Zaczynamy od diety GM. Czy tydzień spożywania owoców i warzyw i specjalnie przygotowanych posiłków może zmienić skład Twojego ciała diametralnie? Zobaczmy. Dzisiaj zajmiemy się kolejną dietą cud, czyli dietą GM, a właściwie to GM, gdyż nazwa pochodzi od nazwy diety General Motors. Powstała ona rzekomo w 1985 roku na zlecenie Departamentu Rolnictwa Rządu. USA. Jednakże była to tylko miejska legenda i tak naprawdę nie mamy dokładnej wiedzy, jak dieta GM czy GM powstała. Jest to kolejna dieta cud, która nie nadaje się do dłuższego stosowania, a spadek wagi podczas jej stosowania jest krótkotrwały i ściśle powiązany z efektem jojo. Jednakże 7 kg w 7 dni brzmi bardzo zachęcająco, prawda? Zobaczmy o co chodzi w tej diecie. Dieta GM składa się z 7 dni, z których każdy jest osobnym etapem. Po okresie 5-7 dni od zakończenia diety jadłospis można powtórzyć. Poszczególne etapy diety GM wyglądają następująco. W pierwszym dniu diety General Motors dozwolone jest tylko jedzenie owoców, wszystkich z wyjątkiem banana, w dowolnych ilościach. Drugi dzień diety wygląda podobnie. Zamiast owoców jemy jednak same warzywa. Nie spożywamy Tutaj jednak ziemniaków, batatów czy buraków. Ilości znowu są dowolne. Trzeci dzień diety. Trzeci dzień diety jest połączeniem dnia pierwszego i drugiego. Spożywamy zatem dowolnej ilości warzyw i owoców, z wyłączeniem bananów, ziemniaków, batatów i buraków. Czwarty dzień diety. Tutaj już jest zupełnie inaczej. Jemy tylko banany od 6 do 8 i pijemy chude mleko w ilości trzech szklanek dziennie. Piąty dzień diety. Należy zjeść dwie porcje po 300 gram wołowiny, kurczaka lub chudej ryby. Dodatkowo można zjeść od 6 do 8 pomidorów. Wegetarianie mogą zastąpić mięso serkiem wiejskim. Szósty dzień diety. Ponownie należy zjeść dwie porcje po 300 gram wołowiny, kurczaka lub chudej ryby. Dodatkowo można zjeść dowolną ilość warzyw z wyłączeniem ziemniaków, batatów i buraków. Wegetarianie mogą oczywiście zastąpić mięso serkiem wiejskim. Siódmy dzień diety. W siódmym dniu diety GM jemy dowolną ilość brązowego ryżu. Dodatkowo można zjeść dowolną ilość warzyw, z wyłączeniem ziemniaków, batatów i buraków. Bardzo ważną sprawą w stosowaniu diety GM jest picie wody. W każdym z siedmiu etapów diety należy spożywać jej co najmniej 8 szklanek dziennie, a w dniu piątym i szóstym co najmniej 10 szklanek. Według autorów dieta General Motors powinna spowodować spadek 15 funtów w tydzień, czyli około 1 kg dziennie oraz wzmocnić nasze naturalne możliwości spalania tkanki tłuszczowej. Dieta GM jest bardzo restrykcyjna i aby wykorzystać jej pełen potencjał należy ściśle jej przestrzegać. Należy pamiętać, że wprowadzając taką dietę nigdy nie będzie to 7 kg czystego tłuszczu. Zawsze w następnym etapie odchudzenia pozbywamy się glikogenu i wody w nim zmagazynowanej. W przypadku zbyt dużych restrykcji kalorycznych może spadać nam także masa mięśniowa, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego właśnie opinie o tej diecie są mocno zróżnicowane. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej zastosować dietę zbilansowaną bądź najpopularniejszą w tym momencie dietę cud, czyli dietę sirtuinową. Dieta South Beach jest to plan żywieniowy stworzony przez doktora Artura Agatstona w latach 90. XX wieku. Swoją popularność zaczął zyskiwać po 2003 roku, kiedy na rynku pojawiła się książka opisująca ten ciekawy jadłospis. Dieta South Beach polega na wprowadzeniu ograniczenia kaloryczności wraz z niską podażą węglowodanów. Jeżeli jemy dużo cukrów, narażamy się na efekt śnieżnej kuli. Wysoki poziom cukru we krwi powoduje aktywację insuliny, która ten poziom obniża. Za chwilę nasz organizm znowu ma ochotę na jeszcze więcej cukru. Dlatego warto zadbać o dietę, która ma na celu utrzymanie poziomu cukru na stałym poziomie. I taką dietą jest dieta plaż południowych. Jak w wolnym tłumaczeniu można nazwać dietę South Beach. Dieta plaż południowych składa się z trzech etapów. W każdym z nich ważną rolę odgrywa indeks glikemiczny Ig. Jest to współczynnik mówiący o tym, jak szybko dany produkt podniesie nam poziom cukru we krwi. Oczywiście im mniejszy indeks glikemiczny, tym lepiej dla nas i efektów naszej diety. W pierwszym i drugim etapie wprowadza się kaloryczność na poziomie 1300-1600 kcal. Trzeci etap jest już normokaloryczny. Pierwsza faza diety Sabitch, jak zazwyczaj w dietach etapowych, jest najbardziej restrykcyjna. Należy spożywać tylko następujące produkty: chude mięso, takie jak kurczak czy indyk, ryby i skorupiaki, tofu, jaja, sery obniżonej zawartości tłuszczu. Orzechy, rośliny strączkowe i inne warzywa. W tym etapie nie mogą pojawić się w naszej diecie produkty takie jak owoce, chleb, ryż, ziemniaki, bataty, makaron, cukier, alkohol i różnorakie wypieki. Druga faza: diety stabiliz jest to faza, w której uczymy się wprowadzać zdrowe węglowodany, złożone. Stopniowo należy wprowadzać do diety następujące produkty: pełnoziarniste makarony i mąki warzywa skrobiowe takie jak ziemniaki i bataty oraz brązowy ryż i kasze. Prowadzenie węglowodanów ma na celu zachowanie zdrowia w perspektywie długoterminowej. Nie należy bać się, że ponowne włączenie do diety złożonych węglowodanów będzie skutkować wzrostem wagi. Kluczowa jest tu, tak jak i wszędzie, odpowiednia ujemna kaloryczność. Faza ta trwa aż do osiągnięcia założonej wagi. Trzecia i ostatnia faza jest to faza podstrzymania. W tej fazie nie jesteśmy już na ujemnym bilansie kalorycznym. Staramy się, aby ten etap nie był już dietą, ale naszym naturalnym stylem życia. Stosujemy się do zasad z drugiej fazy diety South Beach. I wprowadzamy także produkty, które były wcześniej zabronione. Warto pamiętać, że produkty zabronione w pierwszym, drugim etapie należy stosować z umiarem. Każda dieta, po której wróci się do starych nawyków żywieniowych, czy to, że będziemy jeść powyżej naszego zapotrzebowania kalorycznego, zawsze skończy się efektem jojo. Uważam, że dieta South Beach jest jedną z najbardziej racjonalnych diet cud, jakie powstały. Dieta Sirtinoa, czyli jak celebryci korzystają z tajemnych genów szczupłości. Dieta sirtuinowa i sirtuiny zyskują coraz większą popularność wśród naszych celebrytów. A wiadomo, że to, co stosują znane osoby, z chęcią kopiują zwykli zjadacze chleba. Zrzucenie 3,5 kg w tydzień to najczęstszy slogan reklamujący dietę Seared Food. Na czym więc polega dieta stosowana przez wiele osobistości znanych z telewizji i w jaki sposób zacząć ją stosować? Dieta Seared Food polega na wprowadzaniu do codziennej diety określonych produktów, które są bogate w polifenole. Polifenole to z kolei prozdrowotne substancje występujące naturalnie w roślinach. Mają one działanie antyrodnikowe, obniżają cholesterol, przeciwdziałają pojawieniu się zmian nowotworowych. Działają także na sirtuiny, szczególnie resveratrol, czyli białka odpowiedzialne w naszych organizmach za hamowanie procesów starzenia i przyspieszenia spalania tkanki tłuszczowej. Dodatkowo, pierwsze dwa etapy diety SIRFOOD polegają na ograniczeniach kalorycznych, które również indukują działanie sirtuin. Produkty, które warto stosować w diecie sirtuinowej jako dodatek do normalnej diety to jabłka, owoce cytrusowe, czerwone wino, gryka, orzechy włoskie, gorzka czekolada, pietruszka, kapary, jagody, zielona herbata, soja, truskawki, oliwa z oliwek, czerwona cebula oraz jarmuż. Dieta sirtuinowa składa się z trzech etapów. Pierwszy i drugi są stosunkowo krótkie. Trzeci etap to już zmiana naszych nawyków na całe życie. Pierwszy etap jest najtrudniejszy, szczególnie, że zachodzi tutaj konieczność prowadzenia bardzo dużych restrykcji kalorycznych. W etapie pierwszym kaloryczność ograniczona jest do 1000 kilokalorii, co dodatkowo pobudza sirtuiny. W tym etapie spożywa się jeden pełnowartościowy posiłek i od dwóch do trzech koktajli warzywno-owocowych. Drugi etap to zwiększenie kaloryczności diety do 1500 kalorii. Wprowadzamy także drugi pełnowartościowy posiłek, i nasza dieta składa się teraz z dwóch pełnowartościowych posiłków i od dwóch do trzech koktajli warzywno-owocowych. Trzeci etap nie wymusza na nas stosowania restrykcji kalorycznych, a jedynie wprowadzania do codziennych posiłków produktów pobudzających działanie białek SIRT, które to wymieniłem już wcześniej. Jednakże dla lepszego efektu warto wprowadzić tutaj również ograniczenie kalorii, gdyż jak wiadomo nie odchudzają nas diety, tylko restrykcje kaloryczne. Dieta sirtuinowa jest reklamowana jako dieta, w której można zrzucić 3,5 kg tłuszczu w tydzień. Bardzo duże restrykcje kaloryczne w pierwszych dwóch tygodniach mogą przyczyniać się do tak szybkiej utraty wagi, jednakże nie będzie to spadok samej tkanki tłuszczowej. Spadnie również glikogen i woda w nim zmagazynowana. Nie jest to oczywiście proces negatywny. Dalsze etapy diety sirtuinowej nie przewidują restrykcji kalorycznej, a to właśnie ograniczenie kaloryczności diety jest jedynym powodem, dlaczego nasza waga spada. Idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie trzeciego etapu diety w połączeniu z delikatnym ograniczeniem kaloryczności. Dieta Paleo, czyli powrót do korzeni. Czy jeżeli będziemy jeść jak jaskiniowcy, to tak samo szybko schudniemy? Zobaczmy. Dieta jaskiniowców, czyli dieta Paleo. Dieta jaskiniowca Paleo opiera się na jadłospisie człowieka prehistorycznego, którego podstawą jest spożywanie chudego mięsa, świeżych owoców i warzyw. Okres paleolityczny trwał najdłużej w dziejach ludzkości i zaczął się w momencie, gdy ludzie nauczyli się korzystać z pierwszych narzędzi. Za twórcę diety jaskiniowców, diety Paleo, uważa się amerykańskiego naukowca Lorena Cordena, który badał nawyki żywieniowe naszych przodków od ponad 30 lat. Współczesny model diety jaskiniowców zaproponowany przez Kordejna opiera się na produktach dozwolonych i zakazanych, przy czym zwolennicy diety Paleo twierdzą, że ludzki układ pokarmowy nie ewoluował na tyle, by poradzić sobie z nowoczesną dietą. Zgodnie z hipotezą Paleo, dieta jaskiniowców jest najlepiej tolerowana przez nasz organizm, a niektóre popularne obecnie choroby cywilizacyjne są bardzo rzadkie lub wręcz nie występują u izolowanych populacji łowiecko-zbierackich. Jeżeli chcesz mi pomóc w rozwoju kanału, kliknij subskrybuj i kciuk w górę. Pomimo popularności diety Paleo, wśród wielu celebrytów, m.in. Matthew McConaughey, Jessica Biel, Miley Cyrus. Uma Turman, Jack Osborne i Megan Fox. Krytycy pytają, czy opieranie się na diecie tak dalekich przodków jest zdrowe dla współczesnego człowieka. Produkty dozwolone i zabronione w diecie paleo. W diecie paleo produkty dozwolone to mięso, ryby, owoce morza, jaja, owoce, preferowane owoce jagodowe, warzywa, włącznie z warzywami skrobiowymi, takimi jak ziemniaki i kukurydza, orzechy i nasiona, Preferowane orzechy z niską zawartością kwasów tłuszczowych Omega 6, to jest migdał, orzechy włoskie i orzechy makadamia. W ograniczonych ilościach dozwolone są olej rzepakowy, olej kokosowy, miód, wino, kawa, herbata. Produkty zakazane to wszelkiego rodzaju produkty zbożowe, mleko i jego przetwory, warzywa strączkowe, wszelkie produkty wysoko przetworzone. Żywność z dodatkiem rafinowanych olejów, cukru prostych i soli. W ponad 50% jadłospisów powinniśmy uwzględnić mięso i produkty odzwierzęce, a pozostałe 50% menu powinno być podzielone równo na warzywa, owoce i orzechy. Dieta paleo oferuje szereg zalet, które przyciągają zwolenników tej formy odżywiania. Eliminacja cukrów rafinowanych, produktów wysoko przetworzonych, soli, oraz tłuszczów rafinowanych pozwala zadbać o gospodarkę lipidową i insulinową, a także przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym takim jak cukrzyca, choroby układu krążenia, astma, trądzik, osteoporoza oraz niektóre choroby autoimmunologiczne. Dodatkowo dieta paleo może przynieść ulgę w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych oraz zmniejszać sztywność stawów. Dieta paleo zachęca również do zwiększonego spożycia błonnika i potasu. Oraz do unikania produktów ciężkostrawnych. Wszystkie te czynniki wpływają pozytywnie na ogólny stan zdrowia i samopoczucie. Dieta Paleo. Nie jest zawsze dobrze zbilansowana i może prowadzić do niedoborów składników odżywczych. Zbyt duża podaż białka może przeciążać wątrobę i nerki oraz prowadzić do zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Wykluczenie z diety produktów zbożowych, mleka i nasion oraz roślin strączkowych może prowadzić do niedoborów składników mineralnych, witamin oraz błonnika, co zwiększa ryzyko chorób takich jak osteoporoza, choroby nowotworowej jelita grubego i prostaty. Nieprawidłowo skomponowana dieta paleo może prowadzić do niedostatecznego dostarczania energii do organizmu. Stosowanie diety paleo przez długi czas może prowadzić do hipercholesterolemii oraz chorób nerek i wątroby. Podsumowując, dieta jaskiniowców, zwana również jako dieta paleo, opiera się na diecie prehistorycznej, złożonej z chudego mięsa, świeżych owoców i warzyw. Dieta ta ma wielu zwolenników, którzy twierdzą, że nasz organizm nie jest dostatecznie przystosowany do spożywania nowoczesnej diety, a dieta paleo może przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym. Z drugiej strony krytyzy wskazują, że dieta ta może prowadzić do niedoborów składników odżywczych i zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Badania sugerują, że dieta paleo może przynieść pewne korzyści, ale potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te wyniki. Autorzy badań zalecają również ostrożność w kwestii dostarczenia wystarczającej ilości wapnia, szczególnie osób zwiększonego ryzyka osteoporozy. Dieta ketogenna, czy inaczej dieta ketogeniczna, powstała w wyniku próby znalezienia niefarmakologicznego sposobu leczenia padaczki. Obecnie znajduje zastosowanie w leczeniu padaczki, w której użyte leki nie są skuteczne. Dzisiaj coraz popularniejsze staje się stosowanie diety ketogennej w sportach sylwetkowych oraz w odchudzaniu. Sentencja reklamująca dietę keto, atakuj tłuszcz tłuszczem, brzmi ciekawie. Dowiedzmy się zatem, czy jest to słuszne podejście dietetyczne. Dla kogo jest zatem dieta ketogeniczna? Tak jak mówiłem na wstępie, dieta ketogeniczna pełni co najmniej dwie role. Z jednej strony jest dietą leczniczą, która wykazuje swoje działanie w przebiegu nie tylko... Leczenia, padaczki lekoopornej, ale także w chorobach neurodegeneracyjnych takich jak choroba Parkinsona czy Alzheimer. Dieta ketogeniczna świetnie sprawdzi się także dla osób, które chcą zmienić swoją sylwetkę i zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej. Jak zacząć dietę ketogeniczną? Kluczowe rozpoczęciu diety ketogennej jest ograniczenie węglowodanów do maksymalnie 30-35 g dziennie. W fazie adaptacji należy zejść aż tak nisko. Po osiągnięciu ketozy u osób z wysoką aktywnością fizyczną lub dużą masą mięśniową, możliwe będzie delikatne zwiększenie ilości węglowodanów do 40 czy nawet 50 g. To jest bardzo duża kwestia indywidualna. Taka ilość pozwoli zredukować zmagazynowane w naszych mięśniach glikogen i spowoduje, że nasz organizm zacznie przechodzić w stan ketozy. Objawia się on powstawaniem ciał ketonowych, które powstają z kwasów tłuszczowych dostarczanych w diecie. Dlatego tak ważna jest odpowiednia podaż tłuszczu, która powinna osiągać co najmniej 70% naszego dobowego zapotrzebowania kalorycznego. U niektórych osób musi być to od 80 do nawet 90% dobowego zapotrzebowania kalorycznego. Dieta ketogenna polega na stosowaniu produktów wysokotłuszczowych, bardzo mocnym ograniczeniu spożycia węglowodanów oraz wprowadzenia średniej ilości białka, to jest około 1 do 1,2 g na kilogram masy ciała. W celach leczniczych nie trzeba zwiększać spożycia białka. W przypadku odchudzania na diecie keto można delikatnie taką zwiększoną ilość białka wprowadzić. Jednakże należy pamiętać, że zbyt wysoka podaż białka może hamować przejście w stan ketozy lub utrzymanie stanu ketozy. Zbilansowanie diety ketogenicznej znacząco różni się od normalnej, zróżnicowanej diety. Na diecie ketogennej należy jeść mięso i ryby tłuste, wysoką ilość tłuszczu i średnią ilość białka. Przykładami będą łosoś, makrela, śleć i wieprzowina. Ryby i mięso chude, do którego należy dodawać tłuszcze, to drób, sandarz, dorsz, morszczuk. Źródła tłuszczu. Awokado, orzechy, oleje i oliwy, masło, mascarpone, śmietanka i smalec. Warzywa. Wszystkie liściaste należy jednak ograniczyć spożycie ziemniaków, batatów, marchewki i buraka. Najbardziej polecane owoce to jeżyny, maliny, truskawki, poziomki, jagody i borówki. Zasady diety keto w pigułce. Po pierwsze, ograniczenie węglowodanów do 30 g, 35 g na samym początku, później będzie możliwe zwiększenie podaży węglowodanów nawet do 50 g. To wszystko jest zależne od danej osoby. Od aktywności i zawartości masy mięśniowej. Punkt drugi. Wysoka podaż tłuszczów powyżej 70% całkowitego zapotrzebowania kalorycznego. Możliwe, że potrzebne będzie dostarczanie nawet od 80 do 90% energii z tłuszczu. Średni poziom podaży białka najczęściej największym problemem jest właśnie zbyt duża podaż białka, przez co nie jest możliwe utrzymanie lub przejście w stan ketozy. Ograniczenie spożycia owoców, ograniczenie spożycia produktów zbożowych, kasz i ryżu, zakaz spożywania słodyczy, zakaz spożywania soków oraz zakaz spożywania alkoholu. Ketoza odżywcza, a kwasica ketonowa. Ketoza różni się od kwasicy tym, że nie jest stanem patologicznym. Kwasica ketonowa jest stanem chorobowym, powikłaniem cukrzycy charakteryzującym się spadkiem pH poniżej 7,35, hiperglikemią, pojawiającymi się wymiotami, odwodnieniem i sennością, nadmiernym pragnieniem oraz bólami brzucha. Wpływ na powstanie kwasicy ma nagły niedobór insuliny, czemu towarzyszy wysoki poziom cukru we krwi, a także powstawanie ciał ketonowych. Kwasica ketonowa jest stanem zagrażającym życiu. Główne bady diety ketogenicznej to senność i zmęczenie pojawiające się u niektórych osób na początku fazy adaptacji. Dla części chętnych, przejście na dietę to jest nie do przeskoczenia, ze względu na to, że trzeba zrezygnować ze spożywania chleba, bułek, makaronu, ryżu i kaszy w ilościach, które były wcześniej stosowane. Za to zalety diety ketogenicznej zdecydowanie są większe: niski koszt diety, łatwość i szybkość przygotowania posiłków. To jedne z największych zalet diety ketogennej. To przecież nie lubi słodkiej śmietanki, słodzonej oczywiście erytrolem, z zborówkami czy malinami. Smak smakiem, ale najważniejsza zaleta stosowania diety ketogennej to bardzo dobre efekty w redukcji tkanki tłuszczowej. Podsumowując, skuteczność diety ketogenicznej stosowanej w leczeniu chorób sięga nawet 50% skuteczności. Jeżeli chodzi zaś o odchudzanie, to jej stosowanie jest dużo bardziej skuteczne. Odpowiednie ograniczenie kaloryczności wraz ze stosowaniem zasad diety daje gwarancję skutecznego zgubienia kilogramów. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Jeżeli macie pomysły na inne filmiki, napiszcie o tym w komentarzach. Na razie.